Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Mateusz Magdziarz, witam w środę i zapraszam serdecznie na drugą kawę. A rozmawiał dzisiaj będę z Dagmarą Kostrzewską, miejskim konserwatorem zabytków w Opolu. Witam serdecznie, pani Dagmaro. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, co pani wydział w ostatnim czasie robi, czym się zajmuje i czy ma dużo pracy? Oczywiście, praca jest. Znaczy, wydział, w którym pracuję, to oczywiście jest Wydział Kultury. To nie jest wydział tylko stricte zabytkowy. Zajmujemy się przede wszystkim dotacjami, czyli udzielaniem pomocy, wsparcia na remonty konserwatorskie. Jednocześnie realizujemy zadanie gminnej ewidencji zabytków, różne miejsca upamiętnień i remontów obiektów, które jesteśmy właścicielami jako gmina, które są na naszych terenach. Śmiało chyba można zaryzykować stwierdzenie, że w ciągu ostatnich lat, kilku przynajmniej, w kwestii zabytków w naszym mieście dzieje się dosyć dużo i chyba dzieje się pozytywnie. Tak, znaczy ja też odnoszę takie wrażenie, ale będę mówić może stricte o zabytkach, które są wpisane do rejestru zabytków, ponieważ one są objęte największą ochroną, podlegają tutaj oczywiście konkretnym przepisom prawnym. No i w tej kwestii myślę na pewno miasto pięknieje, może w oczach. W jakiej skali pięknieje? Bo od kilku lat, chyba od 2007 roku realizujecie pewien program, który faktycznie pozwala tym zabytkom naszym tutaj w Opolu zaświecić trochę nowym blaskiem, zmienić zdecydowanie szczególnie swój ten wygląd zewnętrzny, ale chyba nie tylko. No nie tylko, ale no tak jak pan wspomniał, projekt jest, znaczy program cały wspierania jest od 2007 roku. Na początku były to konkursy ofert, z czasem się to przekształciło w dotacje celowe, oczywiście jest to podyktowane zmianami tam prawnymi. I od 2011 była kolejna zmiana, która obowiązuje, uchwała, która została w 2011 roku podjęta, obowiązuje do dziś i według niej są przyznawane właśnie dotacje celowe. Skąd te pieniądze, jakie to są kwoty i jak one są spożytkowane? Pieniądze są z budżetu miasta, są to tylko i wyłącznie z budżetu, nie są one pozyskiwane z żadnych źródeł zewnętrznych, więc jeśli tutaj śledzimy budżet, no to wiemy, że różnie się one kształtują. Z początku było to kwota około 500 000 zł, no niestety, no mówię, jak obserwujemy budżet, się to często zmienia, kwoty są tu teraz mniejsze, ja mówię o całej puli po prostu, jaka jest przeznaczona na dotacje celowe. Obecnie w zeszłym roku była to kwota 380 000. Natomiast jakby popularność wśród oczywiście wnioskodawców jest coraz większe zainteresowanie. No i tym samym te dotacje są jakby trochę mniejsze, tak, w stosunku do konkretnych dotowanych. Kto składa wnioski o takie dotacje i z jakim skutkiem? Wnioski może złożyć, mówię, zgodnie z ustawą, właściciel obiektu. A tak bardziej może zrozumiale są to również wspólnoty mieszkaniowe, jeśli jest to większe, to stanowią oni własność kamienic, są to osoby prywatne, jeśli również posiadają taki obiekt zabytkowy, jest to nie tylko obiekt jakby nieruchomy, czyli stanowi to budynek, może być to również obiekt ruchomy jak rzeźba, tak mówię przykładowo. Również składają księża, którzy są właścicielami konkretnych kościołów i parafii. Prowadzicie taką statystykę, jakiego typu zgłoszeń macie najwięcej do tego właśnie konkursu, do podziału tych dotacji? I zapytam, a to może jeszcze za chwilkę, na razie czego jest najwięcej? To znaczy co, to są kamienice, to są rzeźby, a może faktycznie gdzieś proboszczowie próbują troszeczkę takim sposobem podreperować wygląd parafii? No, obecnie największą popularnością są to wspólnoty mieszkaniowe, ale nie ukrywam, że jest to jakby też zasługa oczywiście też mediów i sprawy o tym, że o tym się mówi, pisze i my też nakłaniamy do tego, żeby te wnioski składać. Osoby prywatne, jak i wspólnoty zawsze podchodziły do tego wszystkiego z dystansem, obawiając się, że będzie problem z rozliczeniem, problem ze złożeniem wniosków albo że wniosek jest zbyt trudny, nawet nie próbując. Jeśli się udało przekonać, to wspólnota jakby osiągnęła swój cel i tą dotację uzyskała. Nie jest to jakimś większym problemem.
Z początku, owszem, korzystało może więcej parafii, księży, może właśnie dlatego, że nie mają księgowość, mają osoby, które wspierają je i chcą i dążą, prawda, w tym, żeby też ten cel osiągnąć. No jakoś bardziej są, może były obeznane też z wnioskami innymi i tutaj się tego nie bały, naszego wniosku. Przypomina sobie pani taką najbardziej spektakularną zmianę, taką drugą twarz, którą zyskał zabytek w Opolu dzięki właśnie tym pieniądzom? Znaczy, będę może mówić tutaj o wspólnotach mieszkaniowych i o kamienicach, ponieważ to chyba najbardziej cieszy. No nie kościoły, czy kościoły oczywiście też, ale no, widzimy je, jak widzimy, jak się zmieniają. Natomiast wspólnoty mieszkaniowe, bardzo ładny wygląd osiągnęła kamienica przy ulicy Książąt Opolskich 36B. To jest kamienica sąsiadująca z bankiem. Tak? Dosyć sprawny, szybki remont, szybkie decyzje i dobry efekt. Również chyba tutaj jakby z obopólnym, prawda, przepraszam, Skutkiem. tak, z obopólnym skutkiem oczywiście i zadowolona wspólnota, mam nadzieję, i my, czyli głównie też mieszkańcy, wizerunkiem. Jest to oczywiście sprzed kilku lat, to nie jest obecna dotacja. Wcześniej jeszcze budynek na ulicy Kościuszki, na Damrota 8. Tym, że może jeszcze tak wspomnę, że duże tutaj liczy się duże zaangażowanie nie tyle zarządców, co też mieszkańców. I zazwyczaj z każdej ze wspólnoty, owszem, zarządca się też pojawiał i pomagał, ale zazwyczaj była jedna osoba, jeden mieszkaniec, który robił to oczywiście charytatywnie, pomagał, przychodził, dopytywał się, rozmawiał również z wykonawcami. I potem było widać oczywiście jego zmęczenie tym wszystkim, ale również satysfakcja chyba z osiągniętego celu. A wy potem na przykład, jak już taki konkurs dojdzie do skutku, podzielicie pieniądze, inwestycja zostanie zrealizowana, to sprawdzacie, czy mieszkańcy dbają, nie brudzą potem tego, co zostało odnowione? Znaczy tak, no oczywiście chodzę też po mieście, również mam tutaj no, doniesienia czy z mediów, czy z innych, tutaj o innych osób, od mieszkańców. Różnie to bywa. Oczywiście te osoby są tutaj, no podlegają prawu, są to budynki wpisane do rejestru zabytków, jeszcze raz podkreślam, także nie każdy może jakby dostać tą dotację. I te obiekty oczywiście podlegają wszystkim pozwoleniom, pozwoleniom konserwatorskim, pozwoleniom budowlanym. W związku z tym już też mają, no, czy wspólnoty, właściciele, świadomość, że no nie wszystko mogą sami sobie zrobić, albo wziąć tutaj kogoś z ulicy, którzy coś im zamontują. To wszystko musi być objęte pozwoleniami. Ile już zostało zrobione, a jaka jest skala potrzeb? To znaczy, ile jeszcze przed wami tak naprawdę, ile pieniędzy trzeba by było faktycznie z budżetu wygospodarować, żeby na przykład załatwić taką rewitalizację, remonty zabytków w Opolu za jednym zamachem? 2014 rok, budżet, jaka to kwota? No, budżet na pewno około miliona by się przydał. Myślę, że byłoby to satysfakcjonujące. Jeszcze tak wspomnę, że te dotacje mogą być udzielane do 50% kosztów kwalifikowanych. Może to być może trochę niezrozumiałe, ale nie wszystkie prace, które są wykonywane, prace budowlane, takie konserwatorskie, są objęte dotacją. I to też no jakby już w trakcie wykonywania prac, jakby może zniechęca, czy wspólnoty już tak dziwnie do tego podchodzą, ponieważ nie dotujemy takich rzeczy jak rozbiórki, czyli demontaże, no chociażby anten, które są przy remoncie dachu, utylizacji odpadów, wywóz gruzu, jak i rusztowania. To są prace, które owszem, no są konieczne, znajdują się w kosztorysach, ale ja je każdorazowo po prostu minusuję i dopiero pozostałe kwoty, która zostanie, jest objęta dotacją. Tak jak wspomniałam, może ona obejmować do 50%. Z uwagi, iż budżet jest okrojony, obecnie, czy zeszłoroczne dotacje były w granicach 18%, poprzednio były w granicach 20%. No, pierwsze, z uwagi, że było mało wniosków, zdarzyło się, tak jak mówię, w okolicach 50%. A ten rok również będzie, że tak powiem, taki dosyć mało procentowy, też w okolicach do 20%. To kiedy w tym roku nabór? Znaczy, nabór jest corocznie do końca lipca każdego roku. Z uwagi na to, iż przed jakby uchwaleniem budżetu, my już te wnioski mamy, znamy, zbiera się komisja i komisja jakby do każdego obiektu, włącznie z załączonymi dokumentami oczywiście, które są wymagane, analizuje jakby też zapotrzebowanie, prawda? Czyli
czy jest ten remont aż tak bardzo konieczny. No i co w przyszłym roku czeka budżet, czyli do końca lipca to jest ta data, którą w tym roku wszystkie osoby w Opolu, które chcą skorzystać z takiej możliwości i odnowić nam troszeczkę przestrzeń, tą zabytkową, ale też ma to przełożenie na całe Opole, powinny zapamiętać, o tej dacie powinny mówić. Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Dziękuję również. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.